Święty Mikołaj wrócił na swoje miejsce u zbiegu ulic Polowej i Giełczyńskiej przy rondzie Hanki Bielickiej w Łomży. Rzeźba w kapliczce znajdującej się na ówczesnych obrzeżach miasta pojawiła się u schyłku XVIII wieku. Biskup z Miry w Azji Mniejszej jest świętym i patronem m.in. sierot, kupców, piekarzy, żeglarzy, flisaków, pielgrzymów i podróżnych. Miał także chronić przed morowym powietrzem, mrozem i śniegiem, a Łomżę dodatkowo przed wilkami, czyli prusakami, którzy władali wówczas miastem. To jest kapliczka, która najprawdopodobniej powstała w końcu XVIII wieku. Pierwsze jakby przekazy mówią o końcówce XVIII wieku, czasach pruskich, że była tu ustawiona kapliczka świętego Mikołaja jako tego patrona w walce przeciwko wilkom, a wówczas wilkami nazywano między innymi prusaków. To był zabór pruski. Łomża była właśnie w tym okresie, koniec XVIII wieku, 1798-1800, na terenie zaboru pruskiego. I ta kapliczka stała już poza obrzeżami miasta, na drodze do Zawad, przy jeszcze wówczas niewytyczonym cmentarzu, bo właściwie cmentarz dopiero powstał na początku XIX wieku, ale już kapliczka została poza miastem. Chroniła mieszkańców przed jakimiś właśnie przeciwnościami losu, przed nieprzyjacielem. Stała sobie w miejscu pierwszego z rond kapeluszy Hanki Bielickiej. Tak to trwało do lat 60. XX wieku, kiedy w wyniku przebudowy ulicy Polowej, przebudowy rozjazdu z ulicy Giełczyńskiej przy rynku Zambrowskim, przeniesiono tę kapliczkę na teren ogrodu biskupiego. W trakcie tamtych przeniesień prawdopodobnie już wówczas nastąpiła jakaś katastrofa budowlana, bo świadczy o tym chociażby materiał, z którego zbudowana jest kapliczka, czyli dość nowa cegła. I to trwało do wieku już XXI, czyli do roku 2008. Kiedy to w trakcie budowy tego nowego budynku narożnego przy ulicy Giełczyńskiej i Polowej, w trakcie prac budowlanych koparka spowodowała upadek kapliczki, jej złamanie i zniszczenie. Wówczas to spisaliśmy specjalny protokół z udziałem przedstawicieli kurii, księdza Napiórkowskiego, właścicieli ówczesnych tego budynku, inwestorów, służb konserwatorskich, gdzie było ustalenie, że kapliczka ma być pilnie odbudowana na koszt tych, którzy ją zniszczyli. Jednak niestety 7 lat trwało, zanim udało nam się doprowadzić do odbudowy kapliczki. Została ta odbudowa wykonana już na koszt naszej kurii, dzięki zresztą bezpośredniej decyzji osobistej księdza biskupa Steptowskiego. I przywróciliśmy pierwotną formę kapliczki, dlatego ma ona taki charakter klasycystyczny, taki jak na ostatnich fotografiach czy we wspomnieniach mieszkańców miasta. I przywróciliśmy do kapliczki postać świętego Mikołaja, której już od dziesięcioleci nie było. W związku z tym, że taka rzeźba jest dość kosztowna, znalazł się pan Bernard Szymański, szef ówczesnej akcji katolickiej, który sfinansował koszt wykonania rzeźby. I jest to już znowu święty Mikołaj, czyli ten tradycyjny święty, który w tej kapliczce pierwotnie funkcjonował. Projekt wykonał pan Sławomir Daniszewski, pan Świderski i jego firma wykonały prace budowlane i tak mamy kapliczkę. Dzięki wysiłkowi wszystkich kapliczka wróciła na swoje stare miejsce i w swojej starej postaci. I ja mogę tylko dodać na koniec jedno, że od bodajże 3 lat podczas kwest 1 listopada zawsze przychodziła do mnie pewna pani i mówiła: a w tym roku nie dam panu do puszki nic, bo znowu nie ma, a mimo że pan obiecał, znowu nie ma kapliczki świętego Mikołaja. Więc tym sposobem myślę, że nawet pieniądze z najbliższej kwestii na ratowanie zabytków cmentarnych dzięki tej kapliczce i wstawiennictwu świętego Mikołaja się zwiększą.
Dla mieszkańców Łomży miejsce u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych i przy drodze prowadzącej do zabytkowego cmentarza miało zawsze szczególne znaczenie. Wielu pamięta jeszcze ulicę Świętego Mikołaja, czyli obecną Mikołaja Kopernika i kapliczkę, w której na wiele dziesięcioleci zniszczoną rzeźbę Mikołaja zastąpiła figurka Matki Bożej. Ta kapliczka stała z pewnością przy drodze do Zawad, prawda? Ta ulica Zawadzka, więc drogo do Zawad. I tutaj no, była też droga do prosto z katedry, była droga prosto do, na cmentarz, gdzie ulica przy cmentarzu nosiła imię Świętego Mikołaja. Oczywiście po wojnie Święty Mikołaj był niewygodny, więc zmieniono ostatecznie w tej chwili, wszyscy znamy tę ulicę jako imienia Mikołaja Kopernika. Natomiast ta kapliczka była, można powiedzieć, sukcesywnie przesuwana bez przerwy, prawda? Przesunięcie takiej właśnie kapliczki murowanej no, związało się z jej rujnowaniem też, prawda? Święty Mikołaj, który był w tej kapliczce, już widocznie się zmurszał czy rozleciał. Także za naszej pamięci to umieszczono w tych resztkach tej kapliczki, umieszczono figurkę. Taką zwykłą gipsowo zakupioną w sklepie jak przy kościelnym Matki Bożej. I podczas ostatnich tutaj tych, że tak powiem, przesunięć, tamta, można powiedzieć, kapliczka się w zasadzie nie nadawała do konserwacji, do jakiegoś remontu. Więc bardzo się cieszę, że w tej chwili w starej formie, ale zupełnie nowa, bardzo sądzę ładna, wszystkim się podoba. I też figura Świętego Mikołaja, która tutaj będzie w tej kaplicy królowała, jest też wykonana tutaj przez miejscowych artystów, ozdobiona, umalowana też przez miejscowych malarzy i mamy nadzieję, że na następne pokolenia tutaj Święty Mikołaj będzie tym wszystkim, którzy będą tutaj tędy przechodzić, czy też przejeżdżać, bo nocą jest ta kapliczka będzie oświetlona, Święty Mikołaj będzie bardzo widoczny. Myślę, że to będzie też dobre miejsce do tego, by właśnie Święty Mikołaj nas wszystkich prowadził do Boga. Rzeźba Świętego Mikołaja wróciła na roztajne drogi w Łomży dzięki staraniom wielu osób i instytucji. Zainicjował je proboszcz Marian Mieczkowski, a wspomógł ekonom diecezji łomżyńskiej ksiądz Dariusz Dąbrowski. Projektantem całości był Sławomir Daniszewski, a rzeźbę ufundował Bernard Szymański. Drewniana figura Świętego Mikołaja powstała w pracowni Zbigniewa Godlewskiego, a do ekspozycji przygotowali ją Teresa i Przemysław Adamowscy. Kluczową decyzję podjął ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji Łomżyńskiej, który także dokonał poświęcenia kapliczki. Ludzie, którzy będą iść do centrum tego miasta, czy podążać do katedry, mogą tutaj się zatrzymać, powoli pomodlić się, poprosić za wstawiennictwem Świętego Mikołaja o szczególne łaski dla siebie. Ta figura Świętego Mikołaja była związana, jak wspomniał ksiądz dziekan z katedry, była związana z mieszkańcami tego miasta, ale ta figura jest dość, osoba Świętego Mikołaja jest dość popularna w całym świecie. Dość często, tak jak święty Jan Nepomucen stawał też, był też na rogatkach, taki święty Mikołaj towarzyszył tym, którzy podróżują, tym, którzy wyjeżdżają z tego miasta, szczególnie w stronę Zambrowa, kiedy będzie już ta autostrada, to zapewne większość będzie wyjeżdżała z tego miasta, tym będzie ten święty Mikołaj błogosławił, ale tym, którzy też przyjeżdżają, będzie ich tutaj błogosławił wszystkim, którzy przyjeżdżają do naszej pięknej Łomży. W ten sposób święty Mikołaj znów otacza opieką podróżujących przez Łomżę i broni miasta. Może już nie przed wilkami, ale mało to na świecie innych problemów.